Hiszpanie wspominają Lema. Hiszpański dziennik Larazon. Twórczość Stanisława Lema wciąż fascynuje czytelników na całym świecie. Hiszpański dziennik Larazon przybliża w środę sylwetkę polskiego pisarza Stanisława Lema, przypominając o obchodzonej w tym roku 100. rocznicy jego urodzin. Mimo upływu czasu, twórczość pochodzącego z zerwowa literata wciąż fascynuje czytelników na całym świecie, zaznacza gazeta. Ukazujący się w Madrycie dziennik, przybliżając postać polskiego twórcy literatury fantastyczno-naukowej, zamieścił wywiad z biografem Lema, Wojciechem Orlińskim. Rozmówca hiszpańskiej gazety podkreśla profetyczną wymowę utworów pisarza. Zaznacza m.in., że Lem przewidział pojawienie się internetu już na wiele lat przed jego powstaniem. Orliński przypomina, że Lem nie był entuzjastycznie nastawiony do internetu i przewidywał negatywne zjawiska mające towarzyszyć jego rozwojowi, takie jak na przykład fakenewsy, czy niską jakość przekazywanych przez tę sieć treści. Mówiąc o naznaczeniu młodości Lema przez II wojnę światową i Holokaust, Orliński zaznacza, że traumatyczne doświadczenia z przeszłości pisarz umieścił w swoich futurystycznych powieściach. Wyobraźnia Lema była jedną z najlepszych w całym XX wieku, podkreśla Orliński. W Hiszpanii niedawno ukazało się tłumaczenie jego biografii pisarza, Lem. Życie nie z tej ziemi. Orliński był gościem 14 edycji targów książki w podmadryckim Getafe, zakończonych w niedzielę. Podczas wydarzenia opowiadał o życiu i twórczości Lema oraz napisanej przez siebie książce.